Złoto w tym momencie notowane jest w okolicach 1330 dolarów za jedną uncję. Jest to wynik tego, że jednak mamy do czynienia z silniejszym dolarem, ze wzrostem realnych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych dosyć wyraźnie odbiły nam rentowności po dosyć dobrym kolejnym raporcie z amerykańskiego rynku pracy, który zwiększa nam prawdopodobieństwo na to, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych będą rosnąć. Owszem, mamy w dalszym ciągu dosyć wysoki popyt inwestycyjny. ETF-y, czyli fundusze, skupują nam złoto fizyczne. W dalszym ciągu widać dosyć spore odbicie, ale czeka nas publikacja raportu z Międzynarodowego Komitetu Złota, który prawdopodobnie pokaże nam, że jednak popyt fizyczny ma się nieco gorzej, czyli przede wszystkim popyt jubilerski ze strony dwóch największych konsumentów, czyli Chin oraz Indii. Wstępne dane na temat importu pokazują, że skup złota, że import złota jest zdecydowanie słabszy niż podczas pierwszego kwartału czy z analogicznego okresu rok wcześniej, co jest związane z wysokimi cenami złota. Tak naprawdę, jeśli raport wykaże nam faktycznie spadek tego fizycznego popytu na złoto, to możemy oczekiwać korekty nawet do okolic 1280 dolarów za jedną uncję.